Kochani, myślę, że nasze tutoriale przydały się Wam i Wasi dziadkowie ucieszą się z prezentów wykonanych własnoręcznie przez Was. A Wam, drodzy dziadkowie, życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, uśmiechu na co dzień i zadowolenia z wnucząt. Teraz posłuchajcie, kto wymyślił Dzień Babci i Dziadka i jak świętuje się go w innych krajach oraz wiersza pod tytułem Babcia. Kto wymyślił Dzień Babci i Dzień Dziadka? W Polsce historia Dnia Babci zaczęła się ponad 50 lat temu, 21 stycznia 1964 roku w Poznaniu. Właśnie tam pewien dziennikarz Ekspresu Poznańskiego, chcąc uczcić występy sławnej aktorki Mieczysławy Ćwiklińskiej, obchodziła ona wtedy swoje 85. urodziny, zamówił dla niej ogromny tort z napisem dla babci. 2 lata później świętowano już ten dzień w całym kraju. Tradycja Dnia Dziadka jest nieco młodsza, bo sięga lat 70. ubiegłego stulecia, kiedy to Telewizja Polska ogłosiła konkurs na datę tego święta. Ustalono ją na 22 stycznia. Zaraz po Dniu Babci, jak świętuje się w innych krajach. W Wielkiej Brytanii w pierwszą niedzielę października obchodzi się wspólne święto – Narodowy Dzień Dziadków. Rosja od 2009 roku również honoruje wspólnie babcie i dziadków, a Mołdawia ustanowiła w 2007 roku Dzień Babci Narodowym Świętem. W USA od 1978 roku we wrześniu też świętuje się Narodowy Dzień Dziadków, który ma przypominać najmłodszym o miłości i szacunku dla osób starszych. Stąd symbol święta – niezapominajka. Tego dnia dzieci ofiarują swój czas i serce nie tylko własnym dziadkom, ale także staruszkom w domach seniora. Śpiewają wraz z nimi hymn pod tytułem Piosenka dla babci i dziadka. Bawią się wspólnie na powietrzu, urządzają przedstawienia szkolnych teatrzyków. W Japonii ludzi w podeszłym wieku darzy się szczególnym szacunkiem i choć zamiast Dnia Babci i Dziadka świętuje się w tym państwie Dzień Szacunku dla Starszych, to każdy 16 września obchodzi się wyjątkowo uroczyście. To Narodowe Święto Miłości i Serdeczności dla dziadków i pradziadków, bo przecież tych, którzy żyją ponad 100 lat, jest najwięcej właśnie w kraju kwitnącej wiśni. Babcia. Tu nie trzeba o nic pytać. Babcia skarbem jest i kwita. Babcia oraz jej obiadek, a pilnuje skarbu dziadek. Mama taty, babcia róża, jest puchata i nieduża. Umie robić kluski z mączki i przepyszne z różą pączki. Dziadek głaska ją po brzuszku, mówiąc do niej, mój pączuszku. Za co musi w kuchni siedzieć, myjąc garnki po obiedzie. Mama mamy, babcia Ania, żyć nie może bez biegania. Skacze, pływa, kozły fika, cuda czyni, gimnastyka. I choć ma już swoje lata, szybsza jest od mego brata. A sylwetkę to nie bajka, lepszą ma niż wnuczka Majka. Lecz pomimo różnic wielu, obie lubią na fotelu, zanim wnuczek mały zaśnie, opowiadać piękne baśnie.